Za nami wyjątkowe proekologiczne wydarzenie zrealizowane w ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary. W Kowarach przy muszli koncertowej na ulicy Władysława Jagiellończyka trwa właśnie Ekowary, rodzinny piknik ekologiczny. Zielono-Niebieskie Kowary, program z funduszy norweskich, który realizujemy. Fantastyczny program przybliżający ekologię mieszkańcom, turystom. Dzisiaj podsumowanie zielone w okresie bożonarodzeniowym, konkursy, zabawy, ale również prezentacje ekologiczne. Podsumowujemy dotychczasowe działania w projekcie Zielono-Niebieskie Kowary, zarówno działania inwestycyjne, jak i działania miękkie, czyli liczne szkolenia, warsztaty, wycieczki dla dzieciaków szkolnych. Przed nami również jarmark. Projekt Zielono-Niebieskie Kowary to jest projekt ekologiczny. Uczymy dzieci, młodzież, co to jest ekologia. Tutaj mamy akurat krzyżówki ekologiczne. Dzieci je wypełniają, malują. W zamian za to otrzymują później piękne, ekologiczne nagrody. Warto dbać o ziemię, żeby było ładnie, zielono i żeby nam się przyjemnie żyło i zwierzątkom też. Dużo konkursów z nagrodami od miasta Kowary, chociażby koło fortuny, które kręciliśmy tutaj, pytania ekologiczne dotyczące zwierząt, roślin, no i oczywiście tych, które tutaj w naszych górach, w Karkonoszach są. Także dużo się działo. Dzisiaj przyszłam tutaj, bo ekologia jest bardzo ważna dla naszego środowiska i dla naszych przyszłych pokoleń. Każda okazja do edukacji jest dobra, a ponieważ jest to wydarzenie ściśle związane z ekologią, to nasza obecność jest tutaj niezbędna. Dzisiaj mamy chociażby możliwość zaprezentowania możliwości wykorzystania chociażby słoików, które wydają się niepotrzebne, a można z nich zrobić dekorację świąteczną lub jakiś przedmiot, który znajduje zastosowanie po swoim życiu jako pojemnik czy jako słoik na przetwory. Dzisiaj w Kowarach spotykamy się na warsztatach ekologicznych. Kowarzanie mogą zrobić dla siebie wianki, stroiki, kupić różne przetwory. Mamy cudowny nasz bigos dzisiaj, świąteczny, przepyszny. Stoiska są bardzo różne, wszyscy walczymy o to, żebyśmy nie byli sami. Tutaj na tym stoisku również jest stoisko z małych grantów. Chcemy, żeby nikt w te święta nie został sam. W związku z tym zaprosiliśmy seniorów ze stoiskami, zaprosiliśmy amazonki ze stoiskami. Zapraszamy do dzielenia się z nami swoim sercem. Chcemy zakupić fantom do nauki i badania piersi, a my dzielimy się za to z naszymi słodkimi wypiekami. Stoiska były naprawdę różnorodne. Nie zabrakło także lokalnych artystów. Przyjechałem dzisiaj do Państwa ze Szklarskiej Poręby na jarmark ze swoimi wykutymi zwierzątkami. I tak dla ciekawostki chciałbym powiedzieć, że tutaj w Kowarach właśnie w ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary mam przyjemność zakuwania tych zwierzątek na ławach, na skałławach takich, które się pojawiają w przestrzeni tutaj publicznej, po to, żeby uprzyjemnić mieszkańcom Kowar oraz turystom, którzy tu przyjeżdżają, życie, tak żeby było więcej uśmiechu i radości po prostu. Jestem tu dzisiaj, że ze swoimi pracami są moje dzieci energetyczne. W wydarzeniu zorganizowanym w ramach projektu Zielono-Niebieskie Kowary udział wzięli mieszkańcy oraz goście, którzy 9 grudnia zwiedzali miasto nad Jedlicą. Gościmy grupę UTW z Kamienia Pomorskiego, grupę bardzo liczną i bardzo aktywną, bardzo fantastyczną, bo śpiewają pięknie, tańczą super, bardzo się cieszę, bardzo mi miło gościć. Mamy tutaj znajomych sprzed prawie 30 lat, z pierwszego obozu karate. Wymiana była taka i pozdrawiamy serdecznie wszystkich karateków z Kowar. Kowary się rozwijają, to naprawdę muszę przyznać, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, jestem w Kowarach już od kilkudziesięciu lat, praktycznie co rok rocznie i widać ten postęp. Nie tylko ten infrastrukturalny, ale ten organizacyjny i między innymi właśnie ten projekt, o którym mówimy. To są bardzo ekologiczne projekty, które no, w tej chwili są modnym tematem, więc i modnym i przede wszystkim potrzebnym. Zieleń nigdy nikomu nie szkodziła, zieleń zawsze się przyda, a jeżeli do tego jeszcze jest to
w jakiś sposób artystycznie zrobione, czyli miły dla oka, więc są dwa w jednym, prawda? Przyjemne, spożyteczne. Na pewno odwiedzimy w późniejszym terminie, bo miasteczko jest bardzo urokliwe i no, warte polecenia każdemu. Kowary to miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku.